Przemarsz korowodu dożynkowego do sanktuarium świętego Jana Pawła II tradycyjnie rozpoczyna Dzień Chleba w Staszowie. Impreza od lat cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców całego powiatu. Panie burmistrzu, przekazujemy ten bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów i prosimy, aby dzielił go pan godnie i sprawiedliwie. Bardzo dziękuję za ten wspaniały bochen chleba i będę go dzielił godnie i sprawiedliwie, żeby wszystkim starczyło, żeby nie było głodu w Staszowie. Podczas Dnia Chleba nie mogło zabraknąć chleba. W Staszowie funkcjonuje wiele piekarni i gospodarstw domowych specjalizujących się w produkcji pieczywa tradycyjnymi metodami. Taka w sumie nasza rozpoznawalna główna rzecz. Tym się zajmujemy głównie. Chleb orkiszowy, tylko i wyłącznie. Wolimy się w czymś specjalizować. To już jest od lat, od wielu, wielu lat ta sama receptura. Mieszkańcy szukają, wiedzą gdzie znaleźć. Tak, dużo mieszkańców nas zna, nie tylko z okolicy, ale też z daleka. I to jest taka nasza specjalizacja, można powiedzieć. Także to święto jest idealne dla nas. Podobnie jak dla smakoszy i ludzi ceniących sobie produkty wysokiej jakości, tych wśród gości Dnia Chleba nie brakowało. Potwierdzają, pieczywo w Staszowie jest godne polecenia. My już jesteśmy chyba trzeci raz na takiej imprezie, no udano. A to pieczywo, które tutaj jest serwowane, sprzedawane, chyba smaczne. No raczej tak, jeśli to jest naturalne, no trudno mi powiedzieć, bo nie pytałem się. My sobie w zasadzie sami pieczemy, bo no niestety na konserwanty jesteśmy uczuleni. Chociaż dziś nie daje się uniknąć, prawda? Bo już mąki są zaprawiane. Ale to ważne, że tutaj starają się jednak piekarze przygotować takie tradycyjne pieczywo. No raczej tak, są wybrane, ale są też i to pieczywo jest, które jest tak masowo w sklepach, prawda? Ale tutaj to już wyszukane idzie. Testowali, to jednak jest inne niż to sklepowe. Tak, tak. Lepsze. No wiadomo, ja mogę coś powiedzieć, bo właśnie pieczemy sobie sami, więc to jest taka skala porównawcza. Także jest różnica między tym, co tu polecają, a tym, co jest w sklepach. Burmistrz Staszowa Leszek Kopeć uważa, że Dzień Chleba to szczególne święto dla mieszkańców miasta i gminy. Jest to też okazja, aby podziękować społeczeństwu za ciężką pracę, jaką wykonali na przestrzeni roku. Jego zdaniem przyszłość rysuje się w lepszych barwach. Istnieje bowiem szansa na ożywienie rynku pracy w regionie. Wiecie, no tych zakładów przemysłowych nam brakuje, ale robimy wszystko, żeby ruszyła ta nasza strefa przemysłowa, ta strefa starachowicka na terenie Grzybowa. Mamy coraz więcej chętnych przedsiębiorstw, coraz więcej chętnych firm, które interesują się tą strefą. Są już pierwsze jakieś założenia z tymi firmami. Także sądzę, że jeśli nie w tym roku będzie ta pierwsza opata, a mam nadzieję, że pierwszą opatę już jakieś pierwsze fundamenty może się uda, jeśli będzie pogoda sprzyjająca w tym roku, to na pewno w przyszłym roku już te firmy powstaną i pierwsze miejsca pracy dla tych mieszkańców. Oczywiście to nie tylko miejsca pracy w przedsiębiorcach, ale to się też wiąże z innymi usługami. Tak samo czy sprzedaż materiałów budowlanych, czy usługi projektowe, czy innego typu, to też będzie jakby nakręcało już rynek. I to jest właśnie to, co jest kolejnym krokiem służącym rozwojowi naszego miasta. Ważnym punktem Dnia Chleba jest konkurs na najpiękniejszy dożynkowy wieniec. Imprezie towarzyszy szereg atrakcji oraz bogata oferta przygotowana przez wystawców. Dużym zainteresowaniem cieszyła się inscenizacja przygotowana przez pokazowe gospodarstwo rolne. A robimy obraz wiejski utkany w pachnącym sianie z niesamowitym dojeniem krowy. No i tak by sobie tu przyjechali do Wozu, to święto chleba z naszej zagrody edukacyjnej Łosto Jadworsko, która jest wpisana do ogólnopolskiej sieci zagrod edukacyjnych pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa. No i gdzie prowadzimy warsztaty dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. W Staszowie można też było zobaczyć, jak wyglądał dawny proces dymarski. Wszystko za sprawą ludzi z Centrum Kulturowo-Archeologicznego z Nowej Słupi, którzy przed tygodniem identyczny pokaz wykonywali na 49. świętokrzyskich dymarkach. Nie bez przyczyny odwiedzili Staszów. Ślady produkcji dymarskiej są obecne w wielu miejscach, a pretekstem do pojawienia się naszej prezentacji Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego są wyniki badań kolegi Artura Jedynaka i koleżanki Urszuli Jedynak na terenie miejscowości Grzybów, gdzie właśnie zespół pieców dymarskich z okresu rzymskiego został odkryty. I tutaj chcielibyśmy mieszkańcom okolic Staszowa zaprezentować, jak to mogło wyglądać 2000 lat temu. Publiczność tegorocznego Dnia Chleba rozbawił Marcin Daniec. Nigdy w życiu nie grałem w puławach. A muzyczną gwiazdą był zespół Happy Set.